Let's go. Kolega z prawej strony nie pojechał, śpi dalej. Tylko ten przede mną. Ten też śpi dalej. Niby duży, a jednak miejsca brakuje wciąż. Autohof. Muszę tankować niestety. Nie pojadę dalej, bo mi się niedługo rezerwa zaświeci i będzie koniec trasy wtedy. Kilometry, najważniejsze. Chociaż ostatnio parę razy tankowałam i się zdziwiłam, bo przy płaceniu kartą nie muszę wpisywać kilometrów, co mi się bardzo podoba, bo z tym jest zawsze problem. Ale na karcie firmowej, jak piszę, to jednak kilometry trzeba wpisać. Nie, ja tak nie wyjdę. Nie. Jechałam. Ile? 100 km i pogoda się zmieniła w trakcie. A teraz tankowanie. Zatankowane. Nawet o dziwo. Drugi raz się tankowałam na Autohofie, bo jakoś tak na autostradach w nawyku mam, że się nie tankuję. I dostałam kakao. Wiecie? Wcześniej na Shellu, jak się tankowałam, to zawsze było tylko kawa i nic więcej. Chyba w jednym miejscu przy Darmstadcie, Weiterstadt dokładnie, to tam mogłam dostać kakao bez problemów. Let's go! Niedaleko jeziora jest. Kurczę, nie za dobrze oni tu mają? Jak sądzicie? Bo jak się komuś do szkoły nie będzie chciało iść na którąś lekcję, to mogą iść na Wagary nad jezioro. Ciekawa jestem, czy Niemcy w ogóle robią też tak jak my. Chodziliśmy do szkoły, że jak się nie chciało na którąś lekcję iść, bo coś tam, to się szło na Wagary. Ciekawe, czy oni też tak robią. Tu nawet ronda nie ma. Rondo zamknięte. Ciekawie się zapowiada.
a tam za tym rondem jest jezioro. Ja się probieren forche an zu rufen und fragen wegen die Baustelle mit den Kontina. Und jetzt ist zu spät, weil ich bin bei den Schule hier auf den Erichstraße und dann hier mir gesagt, das ist falsche Adresse, das ist irgendwo Bregenza oder so, aber das hat mir keiner gesagt und ja, okay. Also, jetzt ich fragen, ob das ich kann kommen zu euch, ob das ich sollte und ja? Aha. Okej, okay. Manchmal jest keine plac. Okej, okay. Bez fejta. A wystarczyło tylko ten telefon odebrać wcześniej, jak byłam na parkingu. Ale nikt nie odebrał. Musiałam się podsterować. Bo z takiego skrzyżowania nie było możliwości normalnie wjechać bez sterowania. No to jeszcze gorzej jest niż tam. Nie rozumiem tych ludzi. Tutaj rozładowywać, a tam kurde było więcej możliwości. Fajnie będzie, jak to się okaże, że to nie tu, z innej strony. I trzeba będzie kurde ten się wycofywać. No nie powiem, żebym wiedziała, że tu mam przyjechać. Rozładowane, parking, pauza, jakiś mitek Essen, obiadek, a teraz zobaczycie tą drogę, którą musiałam jechać, bez sterowania, miejscami się nie da. I teraz tutaj ronda, ale pod prąd muszę jechać, bo inaczej to nie dam rady.
ulicami osiedlowymi. Trasa uważam za zakończoną z sukcesem.